Cześć, chciałem Wam dzisiaj pokazać klin sprężynowy. Ten klin sprężynowy służy do łatwego montażu parapetu. Mamy tutaj dwa rodzaje klinów, jeden nazwijmy to zwykły, a drugi z możliwością przykręcenia na przykład do listwy montażowej okna. I takie kliny ułatwiają i przyspieszają montaż parapetu. Zobaczcie na tym fragmencie filmu, jak kiedyś wstawiałem parapet, nie miałem klinów sprężynowych. Musiałem w miejsce, gdzie można by dać kliny sprężynowe, włożyć jakieś dystanse, na przykład płyty gipsowe. Przy oknie ustawiłem kawałki płyt gipsowych, na których oprze się parapet. Mogą to być jakieś deseczki, kawałki kafelek lub cokolwiek, co będzie pasować. Ma to być na tyle grube, żeby dało się wsunąć parapet pod okno i żeby nie było szczeliny między oknem a parapetem. W tym filmie nie montuję prawdziwego parapetu, ale załóżmy, że ten kawałek płyty gipsowej jest parapetem. Przy oknie układam klin sprężynowy, dociskam parapet, wsuwam pod okno. Klin ładnie rozpycha parapet, pod oknem nie ma szczeliny. Z drugiej strony parapetu wkładam klin drewniany. Wszystko oczywiście należy zrobić do poziomicy. Później obciążam parapet i piankuję. Tutaj było trochę teorii, ale w jednym z następnych filmów pokażę Wam to na przykładzie prawdziwego parapetu. Jeszcze od siebie dodam, że taki klin sprężynowy nie jest to droga rzecz, a naprawdę potrafi ułatwić pracę. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takim klinie sprężynowym, a może montowaliście już parapet z jego pomocą i jak Wam poszło. A tymczasem dzięki za uwagę, cześć!